na tym polega rozmowa, na tym polega konsultacja. Tak właśnie na tym polega? Chyba co obraził pan nie tylko mnie, ale moją rodzinę, moje dzieci w tym momencie. Ja złotówki, proszę pana, nie wziąłem nigdy i nigdy nie wezmę. Tomasz Trociński z tej strony na tym miasteczku nie była stróżona. Powiedział pan radny. Ja tylko chciałbym się odnieść do tej manipulacji, moi drodzy. Oglądałem ten teren niejednokrotnie. W tym momencie tam jest jeden wielki bałagan. A proszę zwrócić uwagę, ile terenu zielonego jest dookoła. Dlaczego wy mówicie, że tutaj terenu zielonego nie ma? Że ostatni skwerek zabieramy? Dlaczego to jest taka manipulacja? Dziękuję bardzo. Został częściej wyciągnięty. Tam nie było bloków, tam były korty, minigolf. Gdzie jest ten plan? Proszę to pokazać. Tak? To bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem króciutko, jestem strasznie w ogóle zaskoczony i czuję się... Ale proszę Państwa, dajmy się wypowiedzieć. Szanowni Państwo, zostaliśmy tutaj zaproszeni jako wszyscy radni. Ja również zerwałem się z pracy, żeby przyjechać tutaj wysłuchać tego, co Państwo macie do powiedzenia, ale no, ja jestem niesamowicie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że Państwo będziecie tak, nie wiem, jak to powiedzieć, no obrażać, bo ja się czuję po prostu obrażony. Ale nie wiem, dlaczego Państwo się uśmiechacie, bo ja tutaj przyszedłem w jakimś celu, a Państwo trzeba było zaprosić tych radnych, z którymi chcecie rozmawiać. Ja myślałem, że jestem zaproszony przez Państwa do tego, żeby Państwa wysłuchać i z Państwem porozmawiać, a nie po to, żeby się Państwo mnie tutaj obrażali. Bardzo mi przykro jest, że... Bo ja przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie... Ale kilkakrotnie już chciałem zabrać głos.